Szalony czas, crazy time w marcu. Zapraszam, zobaczcie, co się działo w ostatnim czasie. Coraz więcej zadowolonych klientów, szerokie współprace. Zapraszam na objazd po Bałkanach, Słowenia i Chorwacja. This is Juha. Juha? Rosu, Rosu, Juha. Goveja Juha. Juha. Na Bałkanach pod nazwą Juha kryje się Rosu. Rosu. To ziemia, na której problemem bardzo dużym są drutowce. Cebula ozima, 7 liści, bardzo dobrze zaawansowana. Gleby, z którymi zacząłem pracować w zeszłym roku, gdy ułożyłem miksa biologicznego, zobaczyli, że znakomicie poradziliśmy sobie z drutowcami i cebula przestała ginąć po prostu. Już wam ją pokazuję. Jak widzicie, zalecenia Jakuba mają sens. Piękne słońce, niedzielne popołudnie. 24 marca, pogranicze Słowenii z Chorwacją. Witam serdecznie, Jakub Sobecki, jedziemy. Zobaczcie, cebula ozima, znakomicie zaawansowana, 7-8 liści. Tutaj na tej polu robiłem relację na uprawie warzyw w październiku zeszłego roku. Mieliśmy duży problem z drutowcami i nicieniami, również i w ziemniaku, ale w tym gospodarstwie nasza biologia, już gospodarze się przekonali, naprawdę zalecenia mają sens i widzą efektywność. Zostawiam rozpiskę dotyczącą stymulacji i chwastów. Pamiętajcie, dość mocno zaawansowana cebula. Na tak duże rośliny nie powinniśmy już stosować herbicydów kontaktowych, ale możemy tu zrobić kombinację herbicydów doglebowych razem, które też będą potrafiły zadziałać, będą przypominać działanie nalistne. I to też fajnie nam zabezpieczy pod kątem zakwaszczenia wtórnego. Pozdrawiam z pogranicza słoweńsko-chorwackiego. Zmieniamy oblicze ziemi, nie tylko w Polsce. A w moich rękach trudny chwast, ta trawka taka często mylona z włościcą, ale to wichlina roczna. Na tą gamę chwastów działa tylko substancja aktywna o nazwie kletodym. Pamiętajcie o tym. Odana. Co zalecimy w tunelu? Na poprawę kondycji tych roślin 0,5% hubry i 0,5% kobry. To razem można zrobić z odrobiną domieszki PK-bakter. Vision tak, Kuper Primorcy. Ja. Tu je pa ta slaba ven pobrana. Te prave, pa to mogoče dobro dati nekam skupaj. Ampak mi vsi jamrajo prave, da zatajmo in za drugo slabo sine. Siedemdziesiąt hektarów tuneli z truskawką zaczęło się z agroeką z jedną małą banieczką. A skończy się, domyślcie się. Jeszcze cały czas testy, ale jesteśmy dobrej myśli. This is Oslo varieties? No, Chinook. Ah, Chinook. Chinook. Okay. We have a good condition.
maybe 10 days. Okay. Is possible sprayer together Prosulfocarb, yes, Boxer and Stomp Aqua. Together? Yes. Yeah, but if there is already 3.5 liters here, Stomp... Little dose, half liter Stomp Aqua, half liter Boxer. Per hectare? Yes, per hectare. No use it Aclonifen, this is very important. Okay. Tutaj rzeka Sava łączy się z Kirkem. Z lewej strony Kirka, a z prawej Sava. Draże, how many unit you sowing? How many crop? Problemy uprawowe wszędzie są te same, gdy jest gorąco. Wciornastek też jest problemem. Fusarium, oxysporum, różowienie korzeni. Także te doświadczenia z południa Europy przenoszę też na Polskę. Tu wszystko jest 2-3 tygodnie, nawet i miesiąc wcześniej. Dwa lata temu pierwsze zbiory cebuli ozimej zaczynaliśmy tutaj 18 maja, później 22 maja. W zeszłym roku to się gdzieś tam wyrównało, ta pogoda tutaj była dość agresywna, ale w tym roku widać, że w tym rejonie bałkańskim, Słowenii, Chorwacji, teraz jesteśmy w północno-wschodniej części, te zbiory będą szybkie. Myślę, że koniec maja, początek czerwca możemy spodziewać się fajnej cebuli dobrej jakości, która trafi tutaj na lokalne rynki. A ja jestem wszędzie tam, gdzie tego chcecie. Zmieniam oblicze ziemi, nie tylko w Polsce. Marinko in the best in producing parsley and carrots from Balkans. Dušu sam prebrao, zbog toga ne žalim, no ne. Sve sam svoje prošao, bez svoje noći sad osna, bez svoj slepih ulica, srce se umerilo. A cóż to? Białe plamy, powykrzywiane rośliny. Charakterystyczne objawy użycia produktu zawierającego oksyluorofen. Na rynkach południowo-wschodnich ten produkt, w Polsce znany pod nazwą Goal, tutaj na rynkach południowych i wschodnich, gdzie pracowałem na wschodzie, nazywa się Smierdż. Niesie taką specyficzną nazwę i strach. Faktycznie tak też działa, mocno, agresywnie. Oksyluorofen jest trudnym produktem, ale charakteryzujący się niesamowitą skutecznością, aczkolwiek te objawy uszkodzenia roślin utrzymują się bardzo długo. A, opuścina Petro, dobro to znam, bije. I love Balkans. Stolica Chorwacji, Zagrzeb. Stąd startuję do Warszawy i ostro do roboty. Z pracy do pracy, ale kocham Was, moi rodacy. Wszędzie dobrze, ale na Waszych polach najlepiej. Do zobaczenia.